ciężko powiedzieć pierwszej antypaństwowej piosenki. Nauczył mnie poseł Macierewicz. Było to w liceum imienia Tadeusza Rejtana, gdzie byłem członkiem pierwszej warszawskiej drużyny kasery, czyli tak zwanej czarnej jedynki. No, on był tam drużynowym. To może trochę ten moment, chociaż to rzeczywiście ja później studiowałem na Politechnice, skończyłem tę Politechnikę, później jeszcze na Uniwersytecie Warszawskim studiowałem fizykę. I to tam w czasie tych studiów na fizyce chyba się tak stało, że jakoś wróciłem do muzyki, no bo ja chodziłem do szkoły muzycznej w dzieciństwie. No i tak, no i tak. Tak zacząłem jakoś. No właśnie, wspomniał Pan o tej swojej działalności. Jak poprzez właśnie sierpień 80 roku, wiem, że to też na Pana stronie internetowej bardzo mocno było akcentowane, na ile właśnie te wydarzenia wpłynęły również na Pana twórczość? Znaczy, to myśmy już ładnych parę lat przed sierpniem z Jackiem funkcjonowali już wtedy razem, z Jackiem Kaczmarskim oczywiście. I ten sierpień 80 to było coś takiego, że to był pewien przełom. W tym sensie przełom, że wcześniej myśmy grali w zasadzie tylko po klubach studenckich, jeżdżąc po całej Polsce. A po sierpniu tak jakbyśmy troszeczkę wyszli na powierzchnię. No bo pojawiliśmy się tam na festiwalu Opolu, w Kabaretonii i tak dalej. Tutaj też chciałem się zapytać o właśnie współpracę z ważnymi osobami dla Pana. Wiem, że tutaj inspirował się Pan, też autorem niektórych tekstów był Zbigniew Herbert, ale nie chciałem się zapytać o współpracę chociażby z Jackiem Kaczmarskim, czy Panem Zbigniewem, nie wiem. No, tak, Jacek zmusił mnie napisać do napisania naprawdę wielu piosenek, dlatego że Jacek był taką osobą bardzo pracowitą. On wstawał rano, siadał do pisania, nabrał sobie zeszyt, pisał sobie teksty. Ja też dużo przyznać byłem i jestem leniwy nadal. Jacek z kolei był taką osobą, że jak on coś napisał, to on to natychmiast chciał pokazać ludziom. W związku z tym krzyczał na mnie, warczał. I jak tylko napisał tekst jakiś dawny, żeby na wspólnotę, to chciałem, żeby po godzinie już była gotowa piosenka. Także z perspektywy czasu ja uważam, że to było dość fajne, no bo pewnie bym paru piosenek nie napisał, przecież gdyby nie Jacek. Z Herbertem to się miało inaczej. Ja, chociaż chodziłem do jednego z najlepszych liceów warszawskich, bo Rejta wtedy taki liceum był, to i szkoła była taka, dyrektorem był dyrektor Wojciechowski, to był taki jeszcze przedwojenny nauczyciel, który uważał, że tradycja to jest podstawa. I w Rejtanie było tak, że się obchodziło wszystkie takie rocznice, te takie troszeczkę nieoficjalne, więc to wszystko tam było jakby kultywowane. Ale na lekcji języka polskiego nie usłyszałem, co to jest Zbigniew Herbert. Niestety był świetny polonista, pan Dobrowski, ale niestety nie miałem tego szczęścia, miałem innego nauczyciela języka polskiego. Herbertem zainteresowałem się sam, gdzieś mi kiedyś wpadł w łapy i pokochałem go od razu miłością czystą i wielką i dosłowną. No i zacząłem pisać te muzyki do wierszy Herberta, nawet nie pytając go o zdanie. Ale przyszedł taki moment w stanie wojennym, gdzie Grzesi Boguta, to mój kolega z liceum, on był wtedy szefem podziemnego wydawnictwa Nowa. Kiedy Nowa zaproponowała, kiedy Grzesi żeśmy się spotkali, Grzesi mówił, posłuchaj, to może byśmy wydali kasę. No i ja mówię, oczywiście. Tylko tak sobie pomyślałem, że jeżeli już się powstanie jakieś wydawnictwo, na którym będzie nazwisko Herberta, a czasy były jakie były, no bo to był stan wojenny, to pomyślałem, że
powinienem spytać Herberta o zgodę. A to był ten pierwszy okres stanu wojennego, gdzie jeszcze telefony nie działały, bo był taki moment, że nie działały telefony, nie sprzedawali benzyny, ale ja benzynę miałem, bo jak przyszedł stan wojenny, w moim pokoju w rogu stało 50 butelek wódki. Bo to był taki okres, kiedy ja nie piłem w ogóle, a wódka była na kartce. A jak coś było na kartki, to trzeba było to wykupić, bo to po prostu żart. No i w momencie wyruchu stanu wojennego miałem tych, no, może nawet więcej niż 50 pół litrówek takich samochodów i zdobywałem benzynę w ten sposób do samochodu. Prawda? Była wymiana. Tak, pół litra za 20 litrów. Pół kanister, ma pusty, pełny i butelkę. Ja dawałem pusty kanister i butelkę, a oni mi dawali pełny kanister. Na Podchorąży stał w tej jednostce przy wojennikach. W ten sposób miałem samochód, no i któregoś wieczoru wybrałem się do Herberta. Przedstawiłem się, przeprosiłem na to, że nie umówiłem tej wizyty, no ale telefony nie działały. Pani Kasia, bo to pani Kasia mi otworzyła żona. Proszę, no i Herbert tak nie był zadowolony. Nie był zadowolony, że ja bym nie wiedział, że ja pójdę, że śpiewam. Ja tam przyniosłem jakąś kasetę, też mu puściłem, no ten notę kręcił. Mówi, ale mówi, to nic nie sobie mówi, no jak to jest takie wydawnictwo, to ja się zgadzam. No i to było pierwsze moje spotkanie z Zbigniewem Herbertem, a teraz opowiem Państwu spotkanie kolejne, bo kilka dni spotykałem się później z Herbertem kilkanaście razy. No i to było jakieś niezwykłe. To był jeszcze też stan wojenny i jeszcze była zima. Przychodzę do Herberta, a on otwiera mi, z tym żeśmy się umówili wcześniej, oczywiście, o to już telefony działały. On otwiera mi, witam panie przewodniczący, tak ubrany jest tak, że mam taką podkoszulkę, bo miałem no, taki t-shirtik z napisem I hate school, prawda? Dżinsy takie na szeleczkach, takie na nogach, takie, jak to się mówiło, oficjalnie to się w komunizmie nazywało, domowa nazwa to była laczki, a oficjalna to były wsówki męskie nudy. Tak to się nazywało. I takie paputki miał na nogach, muszę stać. A muszę Państwu powiedzieć, że Herbert nie używał w ogóle, nie zdarzyło mi się, to był jeden wypadek. Herbert nie używał słów ogólnie obscenicznych, to w ogóle nie było takie mocno. On był tak piękną polszczyzną, że ja on mówił, że ja się nawet ubieram, bo to zima, no to na cebulkę ubrano, mówił, że tak, no nie wszędzie smażę, no. I co ci komuniści zrobili? Mówi, wie pan, bo oni, bardzo pana przepraszam, naprawdę, bardzo pana przepraszam, bo oni tak weszli obiema nogami w gówno i nie bardzo wiedzą, co zrobić. Bo tak, wyjść z tego gówna, to nie ma o co nogować, a zostawić buty w gównie żal. No to był stan wojenny. Ale już jest 82? To był mógł 83 być już. Skoro telefony działały, tak, bo ja pamiętam, że się umawiałem na to spotkanie telefoniczne, więc to na pewno pewnie było się, że albo koniec 82. Herbert, no i muszę powiedzieć, że jakoś jednak wreszcie Herberta przekonałem do, znaczy może nie ja, tylko Herbert no, zobaczył, że jednak to, że ja śpiewam te wiersze, to no to jakby większy krąg to miał jej zabawy, że wszystkiego najlepsze. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. I pewnie dlatego on wreszcie jakby przekonał się do tego, że to jednak ma jakiś ten, no, już się nagadałem. Chciałem się spytać, jak się pan może odnieść do współczesnych aranżacji piosenek, właśnie wierszy, Zbigniewa Herberta.
napisałem ja, to jest dobre. Czegoś nie napisałem ja, do Herberta pewnie. Uważam się za tego, powiem nieskromnie, że ja ten wierszy mam pod skórą gdzieś po prostu. Nie, to był oczywiście żart. Ja nie zrozumiałem do końca pani pytania, czy chodzi pani, że nasze jadkowe piosenki ludzie śpiewają, jakieś zespoły? Tak. A, no to z Jackiem mieliśmy jedną zasadę, której przestrzegaliśmy do bólu. Ja coverów, bo to tak się nazywa, generalnie rzecz biorąc nie mam nic przeciwko coverom. Ale jedna rzecz, znaczy dwie rzeczy muszą być spełnione. Ktoś, kto śpiewa cudzą piosenkę, nie ma prawa zmienić harmonii i linii melodycznej tej piosenki, bo to jest zbrodnia. Ja pamiętam, w zeszłym roku był taki koncert Solidarności i tam chyba z pięć moich piosenek. No, przepraszam, no, jak ten Grabowski chyba, tak? Fredek czy Franek Kiepski, no, tego serialu. Który siedzi w tym serialu i ciągle kleje pisko, to reżyser dobrze wymyślił koncertu, że on zaśpiewa Gdy tak siedzimy nad bimbrem. Taką piosenkę, prawda? No to jest jakieś pomylenie. I tam się na przykład tamte wykonania moim zdaniem były fatalne, dlatego że właśnie tam poniekąd bardzo dobry muzyk Pospieszalski, tylko nie Janek Pospieszalski, tego brat. No właśnie pozmieniał harmonię, tam w modlitwie zmienił, to mnie boli, to wtedy mnie boli, to takie rzeczy bolą. No, nie po to ja napisałem coś tak, a nie inaczej, żeby ktoś mi to później zmieniał, no. Bez sensu. Może przechodząc na moment od pana twórczości tak bezpośrednio, w jaki sposób pan uważa teraz można właśnie przekazywać młodemu pokoleniu właśnie kulturę wysoką? W jaki sposób w związku z wyzwaniami obecnych czasów, w jaki sposób można to po prostu robić skutecznie, żeby utwory takie pana, nie tylko właśnie Jacka Kaczmarskiego, innych bardzo po prostu jak najszerzej prawda. Nie wiem, no tak, w oficjalnym obiegu to oczywiście to nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje nawet moim zdaniem nie dlatego, że to politycznie jest jakieś takie czy tam takie. To nie funkcjonuje dlatego, że sfera oficjalnych mediów, to jest kaszana taka, no bo to musi być komercyjne, bo to się musi sprawdzić, bo to muszą być reklamodawcy, jakby to wszystko rozumiem. Ja myślę, że tak, że część ludzi młodych, którzy chcą tego posłuchać, to zawsze znajdą na to sposób, prawda? Bo tam YouTube, to tam wszystko jest, wszystko można znaleźć. No bezpośredniego wpływu jakoś nie będę mam, znaczy ja widzę teraz, że internet jest takim medium po prostu. Ja miałem niedawno, bo ja mam tą neozdradę w domu, miałem awarię przez 3 dni, to ja chodziłem, ja nie mogłem znaleźć to. No bo odrywali mnie od kompa, odcięli mnie od tego netu i ja po prostu wstaję rano, piję kawę, salon 24 odpalam, czytam, prawda, rzetę odpalam, politykę odpalam, niepoprawnych, czy blog, czy tam jeszcze jakieś, wszystkie te portale takie, tam sprawdzam wiadomości, potem czytam blogi różnych ludzi, a to przez 3 dni nic, bo ja telewizji to już w zasadzie nie oglądam, znaczy nie oglądam, bo oglądam TVP Kultury, TVP Historie i co mam jeszcze, aha, Polsat News Sport, prawda, no to tak też, reszty to nie oglądam, bo mnie to już taki irytuje w tej chwili. WSI 24 nigdy nie miałem, ale jeśli się naczytałem o tym, to wiem, no zresztą całe nazwiska mówią za siebie. Chociaż powiem Państwu, coś takiego, właśnie z okresu stanu wojennego. W 4 osoby się spotykaliśmy. W zasadzie we 3. Nie no, to zaraz. No tak, siebie nie policzyłem, to często w 4, a czasami w 5. Jedna osoba to był Maciej Strzębosz, poza wszelkimi podejrzeniami, to wieloletni mój przyjaciel. Z tą osobą był
Piotr Radziszewski, nie wiem, czy Państwo coś mówi. No to Piotr Radziszewski, to on jest w tej chwili dyrektorem jedynki. A przez lata pracował, kiedyś był szefem WOT-u, a potem pracował w TVN-ie. Kolejną osobą, nie wiem, czy Państwo to coś mówi, Grzegorz Kosztubowski. I kolejną osobą, starość nie boli. No taki był, nie, no taki on nadal pracuje w TVN-ie, taka afera, no szpion, no. Subotisz, no. Milan Subotisz. I tak z perspektywy czasu, to sobie tak myślę, że na takich dwóch niepozornych facetów, jak Strzelmosz i ja, musiałam być jak Strzelmosz. No. No dobrze, pytajcie dalej. Dobrze, w takim razie też się chciałem zapytać o pana opinię. Czy pana zdaniem artyści, jeśli bardzo często przedstawiają swoje różnego rodzaju poglądy polityczne, przekonania, czy powinni angażować się w politykę? Ja myślę, że tak. Artysta to jest taki człowiek, który jak chce, to się może w nic nie angażować, bo mu się nie chce i tyle. A są tacy, którzy uważają, że to jest... Ja się angażuję, ja nawet się nie zastanawiam, dlaczego to robię. Wie pan, to jest takie... No, jak się nie można zaangażować w coś, o czym się myśli, że jest uczciwe i potrzebne, prawda? Mhm. No, bo ja to robię chyba na takiej zasadzie. No. Mówię, głębiej się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Też zachęcamy Państwa do tego, żeby się na bieżąco zgłaszać do zadawania pytań, bo chcemy, żeby... Jeżeli można, to ja się bardzo angażuję w tej chwili. Ostatnio coś przeczytałem. No ja ciągle coś podpisuję, prawda? Gdzieś jakiegoś komitetu honorowego. Jezus, już nie pamiętam. A to jakieś niedawno jakaś akcja była. Nawet w necie jeszcze wisi gdzieś. Nie pamiętam już. Ale no nie, no takim no mówię, no w komitecie honorowym Jarosława Kaczyńskiego, prawda, przy wyborach prezydenckich. Ja się nie angażuję w sensie takim, znaczy ja się angażuję tylko w takim sensie, że mogę dać, mówiąc w cudzysłowie, swoje nazwisko, prawda, do jakiejś akcji, którą uważam, że należy poprzeć. Nie angażuję się czynem jakby takim bezpośrednim, bo wiecie Państwo, ja w swoim życiu zagrałem, nie wiem ile koncertów, były takie czasy, kiedy z Jackiem Kaczmarskim bywaliśmy jeden dzień w tygodniu w Warszawie, a tak było, byliśmy ciągle w Polsce gdzieś. I mnie się na stare lata porobiło tak, że jak ja mam wyjść z domu, to jestem chory. Nie lubię tu. Ja lubię siedzieć w domu po prostu i nie wiem, albo tam sobie siedzieć w pracowni i coś pracować, albo po prostu bawić się z sami albo z dziećmi. A widzicie jakiś kontekst, który tam szczególnie wspomina? Ja wiem. No było kilkanaście takich pewnie koncertów, takich jakichś... ale parę lat temu, nie tak dawno, był taki koncert poświęcony Dejatkowi w Gdańsku. W takim kościele. To było takie niebywałe. Ale to było szczególnie ważne. Była atmosfera taka przedziwna. Ja rzadko, tak. To znaczy ja nie mam nic przeciwko koncertom, natomiast rzadko to robię z jednego względu. To znaczy jazda po polskich drogach to jest trauma. To jest po prostu, to jest coś tak potwornie niebezpiecznego, że no aż mówię, no ja to się boję, jak on gdzieś pojechę samochodem na jakiś koncert, to... A który z utworów, zrobił Pan bardzo dużo, który
zadaję pytanie, którą córkę bardziej kocham. No, to tak się nie da. Oczywiście są takie utwory, które ja sobie w jakiś szczególny sposób cenię. Ale to raczej wynika nie z ich przekazu, tylko z warsztatu ich napisania, ja bym to tak nazwał. To znaczy, są takie utwory, które uważam, że są bardzo dobrze napisane. Na koniec pana Jacka Kaczmarskiego współpracował pan. Może pan nam przybliżyć tą jego drogę, bo on był najpierw naszym bardem Solidarności, później gdzieś jakoś obraził się trochę na Polskę. Nie, to jest mit, ja to prostuję. Dobrze. To było tak. My pojechaliśmy we wrześniu do Francji. No, tam pojechaliśmy. Pojechaliśmy do Francji. Graliśmy tam kilkanaście koncertów w tejże Francji. I wytwórnia płytowa Jean Dimon, ta, która wydawała Włodzimierza Wysockiego we Francji, zaproponowała, abyśmy nagrali płytę dla nich. No i myśmy się z ochotą zgodzili na to. I z powodu takiego błahego, że Jacek mówił trochę po francusku, a ja, jeżeli to już po angielsku, umówiliśmy tak, że on zostanie we Francji i będzie dogrywał ten kontrakt z tą Jean Dimon, a ja wrócę do Polski, poodwołuję jakieś tam koncerty, które mieliśmy nagrane i wrócę do Francji. I 9 grudnia, to pamiętam, poszedłem do Pagartu, no bo to wtedy paszportów nie mieliśmy, prawda, tylko artyści dostawali paszporty w Pagarcie. Pojechałem do Pagartu po paszport, no i tam mi powiedziano, że nie dostanę paszportu. No i ja się zdziwiłem, pytałem dlaczego. Taki mamy rozkaz. Taki mamy rozkaz. Tak mi powiedziano, że taki mamy rozkaz. Także to nie było tak, że Jacek się uprzedził. Rzeczywiście było tak, że myśmy się z Jackiem różnili poglądami politycznymi i to skrajnie. Bo Jackowi zawsze było bliżej do Unii Wolności, bo to wtedy było to. A mnie zawsze było bliżej, ja ciążyłem ku prawej drodze oczywiście. Ale to nie przeszkadzało nam jakby wspólnie pracować, bo uważaliśmy, że to co robimy jest ważne i tyle, no. Poza tym mnie się zdarzyło grać z różnymi osobami na scenie, prawda? Nas można było usadzić plecami do siebie z Jackiem i byśmy też równo grali. To było coś niesamowitego. Myśmy się tak rozumieli na scenie. To była jakaś taka, no, jakaś taka magia, takiego coś takiego niebywałego. Że my po prostu bardzo lubiliśmy z sobą razem grać. To był kolejny powód. No, ten stan wojenny został go w tej bramki. Po jakimś czasie zapisał się do Wolnej Europy. No, czyli tym samym spalił sobie drogę, przynajmniej w tamtych czasach tutaj. Przecież my cały czas pozostawaliśmy w kontakcie. No, przez jakichś ludzi, którzy dawało się przejechać, to ja jakieś wiadomości przesyłał, czasem jakiś tekst podesłał. No i dopiero po tych 10 latach Jacek mógł wrócić tutaj do Polski. Przy czym on przyjechał na koncert. I miał ten kompleks, taki niebywały, rzeczywiście, że ja byłem tu, a on był tam. I on to w formie się bał, jak przyjechał po raz pierwszy, że go ludzie już nie kochają. I dlatego jak on przyjechał pierwszy raz do Polski, po 50 latach, to ja powiedziałem: Jacek, to ty sobie zagraj sam. Mówię, zagraj sam, bo przekonasz się, że nikt ci tu tego, że cię tu nie było, nie nagrał. No i tak się stało i on ten pierwszy koncert zagrał sam, no a później żeśmy zaczęli grać razem.
Także, ale też po tych, też po tych 10 latach jego poglądy polityczne bardzo się zmieniły. To nie, znaczy, to nie jest to, że on przeszedł na prawo, tylko on miał pretensje do UW, do czy Unii Wolności, czy Unii Demokratycznej, to już wszystko jedno, jak to tam się później nazywało. Bo on się poczuł trochę jak taki wyciśnięta cytryna. I on miał do niego to żal. Poza tym też widział, że czego było Jacku nie mówić, to nie można powiedzieć, że to był nieuczciwy człowiek. I on widział, że oni kuglują, no i jemu się to nie podobało także. A co to było z tą Australią? No właśnie. A, no bo jak to... No to jest. Artyści nie mają szczęścia do kobiet. Trzeba to powiedzieć. Mnie się udało, ale dopiero za drugim razem. I on się związał ze starszą od siebie kobietą w tej wolnej Europie. Urodziło im się dziecko, no tak, ukraińska. Znaczy, Tuchel jest jeszcze z pierwszego wody. Córka z drugiego. Nie, córka z drugiego, no tak. Pierwszego jest syn Kosma. Tak, to Kosma jest pierwszego, tak. Myśmy się mieli. Od Inko, to jego pierwsza żona miała Inka. I ona, jej marzeniem była Australia. I ona go tam wyciągnęła do tej Australii. Znaczy, ona to znaczy druga żona czy córka? Druga. Druga żona. On pojechał do tej Australii jakby poniekąd za nią. Tylko, że on przyjechał tu do Polski. Przyjechał raz, prawda? Potem drugi raz przyjechał za rok. Trzeci raz przyjechał za pół roku. I tak, za pierwszym razem przyjechał na tydzień, za drugim razem przyjechał na miesiąc, za trzecim razem przyjechał na dwa miesiące i tak, tak to się da. I no, później oni się tam rozstali i on po prostu już to tam nic nie trzymało w tej Australii i on w zasadzie, ja z nim rozmawiałem na ten temat, rozmawialiśmy na ten temat już jak on zachorował. I on mówi, że powiedział mi, że wiesz, wszystko co mam w sobie jest polskie. Prawda? Nawet moja twórczość odwołuje się do tej polskości niesamowitej, prawda? Do historii, do tego. I ja myślę, że on tak powie, że przez te wszystkie lata, które go nie było w kraju, on bardzo cierpiał. Zresztą, no wiemy, on miał tak kłopoty, miał trochę alkoholowe, był taki moment, no później się z tego oczywiście wykaraskał. I no, mówię, no że tak ciężko mu było żyć na tej obczyźnie. Ja przyznaję, że czytałem Gazetę Wyborczą. Teraz nie wiem. A ja nigdy. A ja czytałem, ale już nie czytam. Stali coś takiego właśnie, prawdopodobnie tam niekorzystnego, że jego były jakieś wypowiedzi. Nie pamiętam szczegółów takiej wypowiedzi antypolskie czy coś takiego. Czy ktoś pan wyrazi się? Może pan to... Nie, ja to ja nie na ten temat nie wiem. Tak, tak, jakieś wypowiedzi, dlatego pytam o to, bo wiem, że później... Ale czy to było z jakiego kresu jego wypowiedzi? Z okresu, jak on był w wolnej Europie? Nie, już w Australii. To ja muszę przyznać się Państwu, że nic na ten temat nie wiem. Coś takiego, coś mi się oddało, nie pamiętam szczegółów, wie pan. To ja wiem. Można to zohydzić, nie pamiętam w jakim... A, dlaczego próbowano zohydzić, to... Ja nie wiem, bo ja... Od samego Jacka nigdy czegoś takiego nie usłyszałem, więc to mogę tutaj pewną potwierdzić coś takiego, że nie usłyszałem takich słów. A to, że Wyborcza coś napisała, to Wyborcza by się uczciła. Ale Wyborcza pokazała się, że przeciwko UW, no to dla mnie jest nowość, bo ja nie wiedziałem, że on wszedł jakiś konflikt z tą grupą. Czyli jak, albo, nie wiem, poróżnił się tego. Poróżnił, znaczy to nawet nie poróżnił, tylko on po prostu miał taki żal, taki normalny ludzki żal, bo no ja już nie pamiętam, coś mi tam w głowie
telepie, ale nie chcę mówić, bo mogę coś poprzekręcać, to wolę, wolę nie mówić. Znaczy ja przepraszam, bo znaczy Jacek się bardzo miotał pomiędzy Unią Wolności, a jeszcze ówczesną Unią Pracy. On miał przyjaciół w Unii Pracy i w Unii Wolności, poglądanie był bliżej Unii Wolności. Natomiast on zawsze bardzo kochał Polskę, ale on zawsze widział Polskę w kontekście Europy. On był prawdziwym Europejczykiem i on rzeczywiście nigdy nie chciał Polski takiej tak zwanej zaściankowej. I to go bardzo drażniło. No tak. Ale on nigdy nie krytykował Polski, on kochał polską historię, ale rzeczywiście on zawsze widział Polskę tam, w strukturach Unii, znaczy bliżej Unii, bliżej świata. I on na przykład zawsze mówił, że w Australii jego jedynym problemem to jest to, co się dzieje w Polsce. On tam rzeczywiście każdego dnia myślał o Polsce. Jeżeli coś krytykował, to może krytykował właśnie te takie poglądy, no my byśmy nazwali naszym, no dla niego to były troszeczkę zaściankowe, to rzeczywiście. A konflikt z Unią Wolności, to nie był konflikt z Unią Wolności w sensie poglądu, tylko on się czuł rzeczywiście, że jego piosenki są często wykorzystywane właśnie politycznie, a z drugiej strony on tak naprawdę dla nich pisał piosenki, tak samo dla Unii Pracy pisał piosenkę, piosenka o krok, była piosenką dla Unii Pracy. I więc to tak, on tak też tak naprawdę się miotał, ale nigdy nie krytykował Polski jako naszego narodu. Czy znaczy ja myślę, że o ile by mógł coś krytykować, to wiecie Państwo, to mógł krytykować na tej samej zasadzie, na której każdy z nas może powiedzieć, to na to, ale tu syf, tak, prawda? Tak, dokładnie tak. Pada tak to było. Dziury samochody, mówię, ale syf. No, polski z samochodem, dokładnie. No myślę, że na takiej zasadzie, a oni mogli coś tam zostać, tak jak się wykorzystać. Chciałem też zadać pytanie dotyczące tego, czy miał Pan jakieś w ramach tej twórczości z PRL-u doświadczenia z urzędem sędzowskim? Ewentualnie czy ja mam, jak to wyglądało? Ja mam nawet jeszcze tekst, zachowałem sobie taki wpisany na maszynie i z taką czerwoną pieczęcią głównego urzędu. To Urząd Kontroli Publikacji i Widowni, tak to się nazywało. To byli w sumie dość inteligentni ludzie. Myśmy mieli takiego swojego z Jackiem. Ja nawet nie pamiętam już jak on się nazywał, ale jakieś takie zwierzęce miał nazwisko, jak coś takiego. I on pamiętam jak myśmy zrobili pierwszy nasz wspólny program, czyli Mury. I wystawialiśmy to w Teatrze na Rozdrożu w Warszawie, to on przyszedł na próbę generalną, dostał, bo oczywiście wcześniej trzeba było dostarczyć kompleks tekstu, dostał scenariusz przedstawienia i on przyszedł, zażyczył sobie, żeby zrobić taki pokaz dla niego, a sobie tu przyszedł, sobie posłuchał, kazał coś tam wywalić, coś nie wywalić. I tak to było. To było ta cenzura to było takie dość śmieszne. Ja nawet nie miałem nic przeciwko tej cenzurze, szczerze powiem. Bo ona zmuszała, podnosiła poziom kultury. Zdecydowanie. Dlatego, że artyści musieli się gimnastykować, żeby powiedzieć to, co chcą powiedzieć, ale żeby powiedzieć to w taki sposób, żeby ten cenzor nie mógł się do tego przywalić. Ale jak ja teraz w związku z tą cenzurą, bo mi się przypomniała taka historia jedna. Nie. Jak wiecie Państwo, że opowiedziałem mojej córce, 14-letniej, młodszej, i ona mi nie uwierzyła w tej historii. Powiedziała, na to bujesz. Nie wierzyłaś ten zarad. A nie, ja to teraz Państwu tę historię opowiem. Otóż w 1984 roku pojechałem na Famę do Świnoujścia, czyli ten festiwal akademicki młodzieży akademickiej, festiwal artystyczny młodzieży akademickiej. No i tam miałem wykonać pamiątki, swój program taki. No i tam cenzor go pochlastał w sposób straszny. No po prostu makabra, tam iluś nastu piosenek zostało 5. Ja miałem wyjść w amfiteatrze i co, zaśpiewać 5 piosenek, to wyszedłem i zaśpiewałem wszystko. Pomimo zakazu cenzorskiego. I córka nie mogła uwierzyć w to, co się stało później. Rano przyszedł do mnie milicjant,
do tam, gdzie spałem i powiedział, że ja mam natychmiast opuścić województwo szczecińskie. Przez 3 lata mam zakaz. Ale to było oficjalne. I moja córka Julka mówi do mnie, tata, bujasz. Nie, to nie mogło tak. Nie, ale to co pan mówi, ja jeszcze pamiętam komunę. Chyba wieki mam podobny. I na jakiej podstawie? Przecież sądy wtedy nie działały, to jakaś była decyzja administracyjna, cenzor miał takie uprawnienia. Ja nie wiem, ja nie wiem, bo tam było tak, bo my byłem, aha, bo jeszcze na tym koncercie było tak, że ja śpiewałem autoportem Wiskacego. A ta piosenka, ja tam dołączyłem na koniec, ten Wstawaj, Plana Radnaja, na boj, na śmierć i boj, prawda? No, tylko oczywiście ja tego nie śpiewam, bo to jest zagrane, to jest sama melodia. I to byli oficerowie radzieccy, jak oni wyszli, się to wyszło. Połowie występu wyszło, a ten tak wyjdzie. No bo tam przecież w Świnoujściu wtedy jeszcze rozgrali, stacjonowali. Jak pan ocenia obecny poziom kultury w Polsce na rok 2012? Na ile się to właśnie zmieniło od lat 80. Jak pan właśnie ocenił to, jak to się kultura? To też chyba to trudno oceniać, bo tego nie można oceniać na jednym poziomie. Bo jeżeli chcielibyśmy ocenić na jednym poziomie, prawda? Tego no to byśmy musieli powiedzieć, że jest gorzej, no bo jest zdecydowanie większa papka. W tej chwili no, jest taka papka, że to już wytrzymać nie można. Ja już nawet jak czasem trójki słuchał, to słuchał już nawet tych takich tych zespołów polskich jakichś, tych śpiewających, tam jakieś takie komercyjne piosenki, to ja sobie myślę, że to już jest wszystko tak źle napisane, na przykład ze strony muzycznej. Piosenka to jest określony rodzaj, prawda? To powinno być melodie i słowa, prawda? A to, co ci ludzie robią, no dobra, ale to pomijajmy to. Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc jest, żyjemy w takim coraz bardziej świecie konsumpcyjnym, że prześcigamy się w wielkości, w ilości calów w telewizorze, prawda? Czy ono 40 czy 44. Świetnym przykładem takiego, wiecie Państwo, ja jak jeżdżę na koncerty, to zabieram z sobą takiego swojego reżysera dźwięku, to się nazywa oficjalnie, a to taki facet, który nagłaśnia na ten koncert, tam siedzi w tych gałach, a robię to dlatego, że on zna te piosenki, wie i ja wiem, że to za każdym razem będzie brzmiało tak samo. I to jest chłopak, który skończył studia, znaczy w Akademii Muzyczną, bo to reżyseria dźwięku jest Akademii Muzycznej. Dostał pierwszą pracę, dość dobrze płatną, bo zarabia około 7 tysięcy na rękę, zdaje. I ja pytam tak, a ty coś odkładasz? Mówię, co jesteś, prawda? No to jest spora kasa. No mówię, nie wiesz, no ja iPoda musiałem kupić najnowszy model. I to jest taki człowiek, bo to jest moim zdaniem bardzo dobry przykład takiego, o tych, których mówimy, młodzi wykształceni, prawda, wielkich miast. To jest bardzo dobry przykład, bo on poglądy polityczne ma, to jest kalka w ogóle telewizyjna albo wyborczej gazety. Kalka. Bo jak mu się zada to jakieś szczegółowe pytanie o to, a dlaczego ten kaszel jest taki straszny? No wiesz, no nie wiem, no. No tak. No, ale to tak jest, no. Bo jak już, ja mówię, nie wiem, no jedziemy samochodem, no to jest czas, to ja z nim rozmawiam. I się pytam, a więc teraz mu się nie spodobał Tusk, bo akcyzę podnieść. I podatki chce mu podnieść. A o to już nie bardzo, więc to... Ale tak rozumiem. Nie, tak nie mówię. Się bardzo zdziwił, jak ja mówię, a co ty taki pis zrobił? A ja mówię, wiesz co zrobił najważniejszego pis dla mnie i dla moich dzieci? To na przykład taki drobiazg, że ja spokojnie piszę te same i moje dzieci od tego nie zapłacą podatku. Bo to za czasów PiS-u uchwalą, że w pierwszej grupie podatkowej nie ma podatku od spadków i darowizn.
Niemożliwe, co ty, to chyba wcześniej było. I to jest taka rozmowa. Bo jeżeli się poda konkrety jakieś, to, to on otwiera takie szeroko oczki i mówi, co ty? Nie, nie. A wracając do tej kultury, no to, to mnie się wydaje, że jest mniejszy krąg osób w tej chwili, który ma zapotrzebowanie na kulturę, a jeżeli już, to są to ludzie młodzi w wieku mojej starszej córki, ona jest na trzecim roku studiów i ja widzę, że ona chętnie chodzi do teatru, ona chętnie chodzi do kina i to nie na jakieś głupoty, tylko wybiera jakieś takie filmy poważniejsze i ja się pytam, czy to tylko ty, a ona mówi, nie, moi znajomi do studiów też. Czyli jest tu coś takiego, że ja myślę, że człowiek nawet średnio inteligentny ma w sobie zapotrzebowanie na kulturę. Że to jest coś takiego immanentnego. Ale generalnie rzecz biorąc, absolutnie da się zaobserwować to, że ten krąg ludzi, którzy jakby, dla których, którym kultura jest potrzebna, jest zdecydowanie mniejszy niż kiedyś. Tak, takie odnoszę wrażenie. Może nie mam racji, nie wiem. Czym jest dla Pana patriotyzm obecnie i w jaki sposób on powinien się Pana zdaniem objawiać? Czym się powinien przejawiać? To dobrze, że Pan zadał to pytanie, bo już jak zaczął pytać o patriotyzm, to jednego dziennikarza to mamy mu błędnie kupować. A było to na koncercie w Głogowie i to niedawno, w styczniu. Przyszedł do mnie młody dziennikarz. Chyba tak, jak Pan uważa? Czym się objawia współczesny patriotyzm? I tak popatrzyłem na niego i mówię, tak, a co to jest współczesny patriotyzm? No co to jest? No mówi, no, czasy są inne, współczesne, to i patriotyzm musi być współczesny. Ja mówię, wie Pan co, moim zdaniem to jest tak, że albo patriotyzm się jest, albo się nie dzieje. Prawda? To nie ma starego patriotyzmu i współczesnego patriotyzmu. No albo się czuję, albo ja się czuję związany z Polską, z moją ojczyzną, z tym kręgiem ludzi, którzy zamieszkują mój kraj, no to albo ja się czuję z tym wszystkim związany, albo się z tym, albo jestem tylko użytkownikiem języka polskiego, prawda? No i ja nie wiem, dla mnie patriotyzm to jest coś, to jest w ogóle pojęcie takie, którego nie należy definiować, bo no, albo ja się czuję tym patriotą, albo się tym patriotą nie czuję. W związku z tym, znaczy mi się wydaje, że patriotyzm gdzieś jak już z czymś chcieć porównać, to można porównać z uczciwością, że to gdzieś ma, patriotyzm z uczciwością ma wiele wspólnego. Jak Pan uważa, jaka jest obecnie sytuacja w kraju i co tak naprawdę Panu najbardziej wspiera? Jakie to Pan tutaj... Znaczy, co mnie wspiera? Mnie wspiera przede wszystkim prawie 5 lat, powszechna obłuda, powszechne kłamstwo. To już, nie wiem, no, mnie w domu uczono, żeby nie kłamać, że to jest coś wstydliwego, że kłamstwo jest rzeczą okropną, a tutaj, proszę, ciskają nam kity takie, że po prostu wytrzymać nie można. I to już nawet mnie już przestało irytować. Bo z początku to mnie to irytowało, się rzucałem, miotałem, denerwowałem, a teraz ja już patrzę na to z taką pobłażliwością i sobie myślę, że tu się stanie to, co... To jeszcze Państwu też opowiem taką historię. Ja miałem obowiązek spotykać się z prezydentem. Obowiązek, który Pan Zbigniew mi wyznaczył, to mówi tak. Pan Panie Przemysławie będzie przychodził po każdej rozumie w mieście, prawda? I mi opowiadał, co tam się stało. Czyli tam 1, 3 maja, no to wiadomo, kiedy żeśmy tutaj, kiedy nas polewali. No ja kiedyś przyszedłem po 3 majowym w Warszawie, były takie zamieszki spore,
na krakowskim przedmieściu i na pracę tam pożył wtedy. I no i tam daję mu relację z tego. I on tam w imię tak siedzi, mówię, panie Przemysławie, szkoda was młodych, że was tam bili. Mówi, tu trzeba poczekać, tu materia nie wytrzyma. I on miał rację, bo to się tak stało, tu nie wytrzymała materia. I ja myślę, że w tej chwili, może to są moje pobożne życzenia, ale wydaje mi się, że no chyba, że oni wykonają jakieś szurmy, PR-em się tak młodym oszukają, piąte czy dziesiąte, że ta ekipa przed tą ekipą już jest, to się schody zaczęły, to już się zaczęły schody. WSI szykuje następną, mi się wydaje. Słucham? WSI chyba szykuje następną, jak ja tak obserwuję, no nie wiem, wie pan, jeden zderzak się zużyje, ten drugi się wprowadzi. No tak, ja nie mówię, że nie powiedziałem, że PiS przejmie władzę, chociaż to był jedyny ratunek dla naszej ojczyzny, ale tylko tyle powiedziałem, no, że może tam, nie wiem, Tuska zastąpią, nie wiem kim, no, z Gowinem, czy tam z Chetyną, że to będzie taki manewr. No, to też jest, ja czytuję te blogowiska dość często, najczęściej czytuję Salon 24, jest ta taka rudecka, taka z Krakowa, o, brzydliwe dobrze. Ja kiedyś próbowałem z nią porozmawiać od stóp, to znaczy od korzeni. No, ona twierdzi, że jest patriotą. No ja twierdzę, że jestem patriotą. No to dobra, no to od podstawowych wartości. No to się wściekła i w ogóle, to w ogóle nie było rozmowy żadnej. Ja nie rozumiem, bo mnie się wydaje, odnoszę wrażenie, że wszystko w naszym kraju jest sterowane ludźmi ze służb specjalnych. I tak, albo ja wyznaję spiskowe teorie dziejów i jestem głupi jak but z lewej nogi, albo tak rzeczywiście jest. I teraz dziwi mnie to, że tylko część społeczeństwa to widzi i rozumie, a reszta żyje takim, no nie wiem, no to jest Matrix, no to ci bracia się niewiele naprawdę pomylili, bo te ostatnie 4 lata to my żyjemy naprawdę w Matrixie. No to jest ewidentny Matrix. No. Ale nie tylko my, świat cały żyje w Matrixie, moim zdaniem. No, poziom dziennikarstwa, jak u nas chyba nigdzie nie ma. Ja wiem, czy cały świat, ja myślę, że... Ja mówię o tych relacjach finansowych, o tym kryzysie. A, no to wie pan, to pieniądze. Znaczy, mnie się wydaje, że tak, że ta piramida tego pieniądza, którą rozpętano, ja gdzieś w necie znalazłem taki wykład kogoś, już nawet nie pamiętam, jak ten ktoś się nazywał, ale taki rozsądny, że kłopoty zaczęły się wtedy, kiedy zniesiono parytet dolara. Złota w dolarze. Tak, złota w dolarze. Że od tego momentu zaczęły się na świecie kłopoty z pieniądzem. Ja myślę, że gdzieś to jest, być może ja nie jestem ekonomistą, ja się na tym nie znam, ale myślę sobie, że no, w tej chwili ten pieniądz jest tak wirtualny. Znaczy, no niby jeszcze mamy banknoty, ale w zasadzie już tymi banknotami rzadko kiedy się posługujemy, bo wszystko można w internecie przelewem zrobić, przelew tamtego. I rzeczywiście te pieniądze są wirtualne, no a... No nie wiem, no ta Grecja to już, ja już w ogóle tam wczoraj gdzieś coś czytałem, że to oni dostaną pożyczkę, to po to, żeby zwrócić banku. Ja nie wiem, To jest chore. A rzeczywiście, no, a zadłużanie państwa jest to... ja na przykład... Ja na przykład uważam, że wielkim zniewoleniem ludzi na świecie, a w Polsce ostatnio szczególnie, to, że my żyjemy w takim... O ile kiedyś
założono nam kaganiec poprzez właśnie bezpiekę na twarz w czasach komunizmu, o tyle w tej chwili to jest rolę bezpieki ówczesnej spełnia kredyt. Kredyt. Bo młodzi ludzie, ja powiem Państwu tak, że ja z żoną mieszkaliśmy i z dzieckiem, mieszkaliśmy na 34 metrach na Żurawiej, prawda? Nie chodziliśmy do knajp, prawda? Żadnych, no nic, wszystko tylko było kitralne, co się narobiło, nie samochodem akurat, ale to był samochód, który miał, no wtedy to był Peugeot 207, to ja mam małe, nie wiem, bak ropy i jeździłem 1000 kilometrów na tym jednym baku. I wszystko, co zarobiliśmy, zbieraliśmy po to, żeby mieć gotówkę. I przyznam się Państwu, mam w tej chwili dom 230 metrów w Ilonowie i ten dom jest nieobciążony ani złotówką kredytu, niczym. Ja jestem panistą. Mówię o sobie, że jestem panistą, bo ja mam małże bezczynszowy ten dom, bo na przykład moja kuzynka, która przyjechała skądś tam do Warszawy, kupiła sobie na Mokotowie, Dolnym Mokotowie, przy Chełmskiej, przy wytwórni, jest taki duży apartamentowy, jest tam jakiś nawet serial, powiem się, jest nieważne. I ona mnie zwoje i mówi, co ja mam do mnie, że każą płacić 1700 zł czynszu. No i to tak jest, no. I ja myślę, że problem polega w tej chwili na tym, że wielu ludzi pobrało kredyty i panicznie boi się utraty pracy. I to jest ta sytuacja, w której ten pracownik nikomu nie podskoczy, nie wychyli się nigdzie, bo on boi się, że on straci tę pracę. A teraz, jakie są tragedie z powodu brania kredytu, to wejdźcie sobie Państwo na stronę Rada Komornicza. Jest taka strona, oni zaczęli teraz publikować od stycznia tego roku. Komornicy mają obowiązek publikowania wszystkich przetargów. To jest straszne. Jak ja patrzę, to ja nie mówię, że domy, że udziały jakieś częściowe, ułamkowe w jakichś domach, że mieszkania, samochody, telewizory, meble, wszystko tam można kupić. I to jest porażające. Jeszcze ilość, jaka jest tych egzekucji komorniczych, no to jest coś niebywałego. Ja swoim dzieciom dwóm, córeczkom mówiłem, dzieci, najpierw zapracujcie, uzbierajcie i kupcie, niż, bo to jest, ale skąd to się bierze? Bo to wynika z właśnie takiego konsumpcyjnego podejścia do życia. To znaczy, ja chcę mieć dzisiaj samochód, telewizor, mieszkanie. Dzisiaj, nie jutro. Dzisiaj. I to dzisiaj, no łamie kręgosłupy po prostu konsekwencji. To łamie kręgosłupy wielu ludziom. Wspomniał Pan, tutaj zostało wspomniane, na temat Pani Kota. No i jak Pan uważa, skąd taka postać zrobiła, no osiągnęła jakiś drobny sukces w Polsce, na ile właśnie, z czego to wynika? Czy faktycznie... Ja się nad tym nie zastanawiam, bo ja uważam, że te wybory zostały sfałszowane. Jaki prezydencki? Jak Pan to nie było? Ja brałem udział w pracy w komisji. Ciekaw jestem Pana opinii. Widziałem z tamtej strony, oczywiście na najniższym szczeblu. Mój mąż był członkiem komisji, tak naprawdę. Wyjazd się odbywał też od wyborów. Ja nie wiem. Ja po prostu intuicyjnie czułem, że i prezydenckie wybory, i te ostatnie zostały sfałszowane. Ale jeszcze w internecie, jak Państwo poszukacie, bo nie potrafię podać linku w tej chwili, to było też w salonie 24, było publikowane też. Jakiś profesor, to jest jakiś statystyk, pokazał mapę Polski, gdzie było pokazane liczba niesfałszowanych głosów, nieważnych. I to tam w Mazowieckim to tak leciało, tak było na czerwono całe, jakby przy granicy w Mazowieckim było to, że była największa ilość, to jest coś bardzo wymownego, no bo przepraszam bardzo, dlaczego to się kończyło na granicy województwa mazowieckiego, to znaczy
powiedz, chłop w Mazowieckim jest dwa razy głupszy od tego, który mieszkał od niego 20 km dalej? No nie. Jakieś były inne przyczyny tego, że oddano tyle nieważnych głosów. Nie, bo ja muszę panu powiedzieć, w tej komisji, w której my żeśmy zrządzona była w jednej, jak w drugiej, był oczywiście Tusk na pierwszym miejscu, Kaczyński na drugim, a pani zaraz za nim, nie tak daleko. Muszę panu powiedzieć, że media go wykrowały, naprawdę. Ja to własnoręcznie liczyłem i tam głosów nie było nieważnych, było bardzo mało. Media mają ogromną siłę przekonania. Ale no to, że no i rzeczywiście, to być może gdzieś na zewnątrz. To zahaczyliśmy już o to, że to zawsze wygrywają. No tak, to Warszawa też. Jeszcze głosowania na tak zwane doświadczenia są też nie było. I w dodatku były to osoby, które też mieszkają na terenie Warszawy, więc dziwne, że akurat w danej dzielnicy przenoszą się i głosują, tak? Może z jakichś powodów. Nie ma żadnych, tak naprawdę może być skrocenia, że oni równolegle na sterowane doświadczenie nie głosują w innych miejscach, bo taka możliwość faktycznie istnieje. Ja nie wiem, ja mówię, no, po tym co ja zobaczyłem, po tej publikacji tych ilości nieważnych głosów, to ja nabrałem niemal 100% pewności, że coś z tymi wyborami nie musiało być. Nie, o to, że oczywiście media, no to jest w ogóle, wiecie państwo, no to jest jakiś skandal niebywały z tymi mediami. Media, miast tego, żeby patrzeć władzy na ręce, rozliczać tę władzę, z tego, co ta władza robi, czy też z tego, czego ta władza nie robi, prawda? Bo w przypadku Tuska to raczej trzeba by robić też z tego, czego nie robi. To tworzą właśnie ten matrix. Mówią o rzeczach takich, które, no nie wiem, no, które się nie wydarzają albo opisują, no jeszcze to chore, no. A jeżeli tak, to w jakim zakresie potrzebna jest to, na ile faktycznie w ogóle normy prawne są dla nas, jako właśnie tego środowiska artystycznego i to? Ja powiem tak, jak wydawałem którąś z płyt, zapisu było, to wtedy Ministerstwo Kultury się dołożyło do tej mojej płyty. Tam jakieś, nie w całej kwocie, ale jakąś tam dotację częściowo dostałem, to tam ten mój menadżer, to tam Boże, to ja tam w tych papierach to się nie znam. Ale coś załatwił, rzeczywiście dostałem jakąś tam dotację. Samo Ministerstwo Kultury, no bo ja nie wiem, no może jest potrzebne, no może... Chociaż nie wiem, jak to by było bez Ministerstwa Kultury, no nie wiem. Zachęcam do tego, żeby się zgłaszać i zadawać pytania. Chciałem także się zapytać, być może jeszcze potem pojawią się pytania, na temat tego, jak pan ocenia twórczość niektórych innych artystów, szczególnie ze zachodnich, tak naprawdę była to Kujawa i tak dalej. Tutaj ma pan jakiś szczególnie, nie wiem, preferowanych? Nie, no ja kochałem Wysockiego po prostu, no bo to jego się nie dało nie kochać. O Kujawa dla mnie to takie lelum po lelum trochę, ale też fajne piosenki, no też nie da się ugrać. Była jeszcze taka dziewczyna, pięknie śpiewała. Żanna Biczewska, ja tak. Pięknie śpiewała, ona miała fantastyczny głos i pięknie śpiewała rzeczywiście. A teraz co tam się dzieje, to nie wiem. Ostatnio słyszałem taką jakąś piosenkę przeciwko Putinowi. Gdzieś tam w YouTube. Dała, że pan gdzieś cały daty napisał. Tak. Tak, taką ostrą, rzeczywiście. Chyba rap bieloruski. Nie, to nie był rap. Nie. To taki rock tam, na gitarę grali. Marynarze to tym. Marynarze. Czy są jakieś jeszcze jakieś pytania? Kto pan teraz chciał z kimś zaśpiewać? Kogo by pan powiedział? Ludzi, którzy teraz tego? Nie wiem. Mi się wyjątkiem dobrze śpiewało. Nie mam pojęcia, wie pani, nie zastanawiam, zaskoczyła mnie pani tym pytaniem, nie potrafię odpowiedzieć. A jeżeli chodzi o teksty, jakie pan pisze, czy coś pan zrobił na... Nie, ja tekstów nie piszę w ogóle, ja na początku swojej twórczości pisałem teksty, ale szybko zrezygnowałem, bo pomyślałem, że są lepsi. Nie miał pan takich pokusów, czy coś na przykład? Nie, ja na początku swojej twórczości pisałem teksty, ale później szybko z tego zrezygnowałem, bo... Zrezygnowałem dokładnie w momencie, kiedy napisałem piosenkę do pierwszego Herberta. W tym momencie powiedziałem, że to jest, ja już nie będę pisał, próbował.
zacności wiersze wielkie, więc już przestałem pisać. Także aktualnie nie piszę tekstów i chyba jakoś mnie do tego specjalnie nie ciągnie. Gdzie pan będziemy mogli zobaczyć, usłyszeć? A ja gdzieś tu 1 marca gdzieś grałem w Warszawie. IPN organizuje jakiś koncert. No. Proszę bardzo. Pan podobnie jak ja jest zwolennikiem teorii spiskowej, w związku z tym chciałem się zapytać, czy pan przyszłość Polski widzi optymistycznie czy pesymistycznie? Coś musi być zakrętem, ale to... No, tak. Co jest za zakrętem? Do cholery też. Ja myślę, że... Chciałbym myśleć, znaczy to jest myślenie życzeniowe, tak, myślę, że będzie dobrze. Ja nie wiem, co ta banda złodziei zrobi z tym gazem łupkowym jeszcze, bo jeżeli się potwierdzą te badania, że będą mieli tak duże te zasoby tego gazu łupkowego, no to możemy dobrze na tym wyjść, pod warunkiem, że ktoś mądrze tym pokieruje, a nie sprzeda tego gazpromowi. Także tutaj może coś z tego będzie, no ale ja w zasadzie był taki moment, że bardzo miałem czarne myśli, wtedy kiedy był to apogeum takiego tego Matrixu, tego PR-u takiego, kiedy no... Ten mówił o tej zielonej wyspie, że to, że tamto, no już. Ale teraz widzę, że im się to zaczyna sypać trochę, a poza tym, no rzeczywiście wajchę to chyba ktoś gdzieś jednak przełożył, to już o tym mówiliśmy, że Tusk jest jednak już chyba zgraną postacią, że to już się powietrze ustrzło i trzeba zastąpić go kimś innym. No. Ja się powiem, że wajchę nie na naszą stronę, tylko na ich dalszym ciągu przełożona jest tylko na kogo innego. I też tak może być. No, może, nie wiem. Smoleń, to była przecież tragedia, co zrobili ze społeczeństwem. Myśli, że... O tym, proszę o tym nie mówić, bo to jest temat, który... Ja nie wiem. Dobrze, są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to może jeszcze jedna kwestia organizacyjna. Tam przy wejściu znajduje się karton, w którym można zostawiać przybory, które zostaną przekazane do jednego z domów dziecka w Warszawie. Ale tutaj to nam przede wszystkim bardzo dużo prać panu urzędowi Pistockiemu. Mam nadzieję, że do zobaczenia przy jakichś następnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Podziękowanie organizatorom. Dziękuję bardzo.